Dzień dobry, ja nazywam się Nikodem Opolski, a to jest czas na pytanie. W moim programie pytamy gości o to, jak się czują na YouTubie lub co by chcieli zmienić na swoim kanale. A moim gościem dzisiaj będzie Kacper! Kapi Play Games swoją działalność na YouTube zaczął w 2015 roku. Podobnie jak Nikodem, zaczynał od FNAF-a, a jego najpopularniejszy film osiągnął około 300 wyświetleń. A jak odpowie na pytanie Nikodema? Zobaczcie sami. Zajebiście! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest pytanie w mordę, czas na pytanie. Moim gościem dzisiaj jest Kasper... Kasperu, tak, Kasper. Kasper, przywitaj się. Halo, halo, Kasprze. Tak. Witamy w najbardziej chujowym programie w internecie. Dzień. Tak. Słuchaj, Kasper, ogólnie mam do ciebie parę pytań. Dlaczego zacząłeś na YouTubie i kto ciebie zainspirował do tego? Piotr mi kazał. Piotr ci kazał, pozdrawiamy Piotra z zeszłego odcinka. Nie, no bo tam były jakieś pewnie specjal na live, teraz coś pamiętam. Okej, dobrze. A czy jesteś w ogóle zadowolony z tego, że twarz pokazałeś, czy nie za bardzo? Jeszcze raz zaprzerwałem. Czy jesteś zadowolony z tego, że pokazałeś twarz? Tak, jestem. Bardzo? Byłem super. Bardzo? Tak, a nie boisz się, że ludzie teraz będą ciebie rozpoznawali, podchodzili do ciebie i o autografy pytały i dalej? Ja bym chciał wyczulić, bo to żywo to nie. No, dobrze, dobrze. A jesteś dumny ze swojego kanału? No tak, jestem. Bardzo? No tak, no mogę powiedzieć bardzo. Ja na przykład jestem dumny ze swojego kanału, prowadzę już go prawie czwarty rok, więc... Zapraszam też do Kacpra na kanał. Kupujcie koszulki. No. Jeśli u mnie na kanale po tym filmiku będzie 240 subskrypcji albo 245, to będzie odcinek z Niką. Robimy C2B. No. Tak, pamiętajcie, teledysk do cashu w listopadzie albo w grudniu, więc będziemy sypali wszyscy razem cashem. No. Tak, słuchaj. W jakim okresie miałeś bardzo duże przerosty na swoim kanale? Chodzi o wyświetlenia i subskrypcje i w ogóle tam. No to tak najbardziej to nie pamiętam, kiedy to było, ale byłem u Nant.pl. Pozdrawiamy! Nant.pl. Już czekaj, muszę sobie przypomnieć. To było w lutym chyba, 2017. No to całkiem niedawno, jakieś półtora roku temu. No, 2017. Ponad. No to półtora roku temu, no. To całkiem niedawno. Ja półtora roku temu to jeszcze głównym byłem i tworzyłem pierwszy album na przykład. O. Dokładnie. Słuchaj, a planujesz jakąś współpracę z innymi youtuberami, nie wiem, typu właśnie Kaczka czy... czy czy właśnie taki Nikodem? Planuję, jakby jest Kłębun, nie, taką materię, z którą będzie Play Games. Aha, Mikro Play Games, dobrze. Zapraszamy na nowy kanał, który będzie którego tematyką będą piosenki Mikrus Play Games. Wraz z Kasprem będziemy tworzyli piosenki takie jak Krycha Gocci lub też Autopędzi Samo Zmienia Fiata.
No, czy nagrywamy, będziemy pewnie jakby jacyś widzimy, jakby jacyś, które będą chcieli to nasz klon, nie? Dokładnie, ja będę taką, on będzie kłębą. Albo odwrotnie. To jest chyba klon, nie? Tak, jeszcze się wąsa zapuszczę, więc wiesz, dobrze. Ile mamy minut nagrania? Jej, super, tyle samo odcinka co z Wiktorią, bardzo dobrze, nie mam więcej pytań do ciebie. A słuchaj, jakbyś był w związku publicznym, to znaczy w związku, to i byś był dosyć dużym youtuberem, nie? To czy byś ten związek upublicznił, byś powiedział swoim widzom, że no, mam dziewczynę, kakaka, cieszcie się razem ze mną, czy raczej byś ukrywał to, że masz dziewczynę? A to tak jak ja. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A nie, bo ja jeszcze dziewczyny nie mam. Ha, 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 ha. Ale może kiedyś, może niedługo. O nie, Nikodem się poskromił. Bardzo dobrze. Słuchaj, Kasper, dziękuję ci bardzo serdecznie. To był przedostatni odcinek Czas na Pytanie. A już w kolejnym odcinku nie powiem wam, kto był. Kto będzie. Bo jeszcze nie nagraliśmy. Albo Głowa, albo Milczar. O nie! Ryba! Ryba. Albo młody Mikrus. Jeżeli będzie Young Mikrus, to się go spytam o to, dlaczego skończył z rapem. Może wam w końcu odpowie. Bardzo dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!